to witam wszystkich 25 sierpnia, niedziela. Zaczynamy rajza. Rajza oczywiście bardzo krótko, no bo przecież dzisiaj już była rajza. Ona się zaczęła o północy, właściwie była kontynuowana wczorajsza rajza o północy. Kończyła się o 7 rano. Bieżąca prędkość 20,1. To była rajza, która trwała całą noc. Teraz generalnie rzecz biorąc, tym się wziął pomysł, żeby taką rajzę zrobić. No, ten pomysł już był dość dawno, bo nie wiem, co Amber powiedział na tym filmie. To nie była moja pierwsza rajza w nocy. To była rajza druga bodajże w całej mojej rowerowej karierze. W związku z tym pierwsza była do Wisły z Michałem, druga już solo, ale już wtedy pojawiały się plany, że będzie to Karwina właśnie. Po pierwsze, no to chciałem zrobić rajza w nocy na terenach, które znam przede wszystkim. Chodziło przede wszystkim o to, żeby nie wypuszczać się w jakieś dziewicze tereny, nie wiadomo kaj, że nigdy nie był, także no na przykład nie wyobrażam sobie takie rejsy robić tam, jak była ta trasa Silesianka, na terenach, kiedy w ogóle nie znam. Także to jedno. Druga sprawa, no to pogoda przede wszystkim. No, pogoda miała fundamentalne znaczenie, bo tak zwaną tropikalną noc, ciepło, bez jakichkolwiek tam zapowiadanych deszczy, burzów, jak chociażby na tą dzisiejszą noc. No bo chociaż tam schrony były, no to jakoś sobie nie wyobrażam, żeby 5 godzin w nocy marnować na to, żeby stać pod dach. Było to coś fajnego, cała ta rajza. Bieżąca prędkość no 15,7. 200 metrów wkręć w lewo w stronę. I oczywiście też naładowane baterie. No bo jakoś sobie nie wyobrażam, żeby jechać na rajza w nocy, a tu 10% na lampie. 70 metrów skręć w lewo w Bronowska. I teraz ktoś się zapytał, czy warto było jechać na taką rajzę. Moim zdaniem warto. Jest to jakieś nowe doświadczenie. Wrażenia i powiem, bo że tak w nocy to się generalnie rzecz biorąc, że inaczej jedzie jak za dnia. 200 metrów w prawo. Za dnia wszystko widzimy dookoła, a w nocy praktycznie nic. Tyle co nam światła przez piecu. A wyobraźnia w lasach miało. 70 metrów, skręć w prawo. Także to takie małe nawiązanie jeszcze do poprzedniej rajzy. Jak to kiedy mu się okazją
to jak warunki będą sprzyjały, to jest, ale najlepiej w lecie. Wiadomo, że w lecie noce są krótsze jak w zimie, a i też cieplejsze, nie? Wyobrażacie sobie jechać w zimie na rajza w nocy, kiedy jest minus 10? Ojo nie. No chyba, że w Sylwestra. Bo jak wiecie, nie licząc oczywiście tych Sylwestrów, to nie jeżdżę na rajdy w nocy. To była dopiero druga. Sylwestry okazuje się co roku, ale nie trwają to całą noc, tylko jakieś 2-3 godziny. Dobra. Nie będę was zanudzał tym biadoliniem. Dzisiaj jedna tak troszkę po okolicy, żeby rozruszać te nogi po tych porannych, nocnych 15 km. Wierzcie mi, że nawet mnie kark zaczął boleć. Jakże tak pocisnąłem nadzieję, że ta kupia zdalna się mi nie udało się. Ale co? Tak było. Tu się wyznaczyłem trasę na Komot i zobaczcie, kaj mnie to pokierowało. Normalnie jeszcze nigdy tu nie jechał. Czechowice Wielice, słuchajcie. Takie peryferia bardziej tutaj z Bijów, Podraj, te okolice. A, jednak sztajka jeszcze nie chce czeka. No proszę. O, zapewne było mi sztajka. Na stodole, a potem nasianeczku sianie, nasianie nie będę kończył. Myślę, że dorośli wiedzą o co chodzi.
bieżąca prędkość 6. Ale dzisiaj jest jakiś inny już ten luft. Już nie ma takiego hycu. Rano o 7 już był hyc. Wjechałem do Czechowic Dziedzic. Centrum prędkości 11,8. No tutaj niedaleko na Mosiwę, to impreza. Bahnhof na przeciwko. Thank you.
Pewnie ją będzie pomylać. A, no powiem chyba. Chyba już. Chodź, chodź. Ja mam to na to. Tego nikt nie zniszczył. Słuchajcie, jestem w tej chwili na cmentarzu blisko mojego domu. I tak naprawdę to nie rozumiem, czemu ludzie boją się po cmoku iść na cmentarz. Moim zdaniem to jest zawsze takie miejsce, które ma swój klimat, zwłaszcza teraz, jak widzisz wszystkie te kiercki, te ognie, to naprawdę tak się robi, tak melancholijnie jakby. No, no słuchajcie, spotkałem przed chwilą chyba ukrywającą się parę nastolatków. No, przypomniały mi się stare czasy, no, ale cóż, ja już kończę. Rajza i do domu wszystkim. Bieżąca prędkość 14,6. A ty się nie wkręcisz.